Hej, z tej strony Rosa, w tym oto materiale przedstawię wam 33 najśmieszniejsze rzeczy z Brawl Stars z tego właśnie tygodnia. Liczba jest niestandardowa, ponieważ wynosi 33, no bo przecież mają być śmieszne rzeczy. Oczywiście w tym momencie widzicie najnowszych wspierających, wspierający dostępny na 2 zł. Jak ktoś jest chętny, to może zostawić wspierającego, oczywiście to nie jest obowiązkowe, ale za to jeszcze przy okazji możecie teraz strzelić suba, klikając ten czerwony guzik, aby stał się szary, dlatego zostawiajcie łapeczkę w górę, no i piszcie w komentarzu hashtag śmieszne, a przypnę wam serduszko. A teraz do danego przedłużania zapraszam was do oglądania no tych śmiesznych rzeczy, których jest naprawdę masa, bo przypominam, aż 33. A więc zaczynamy od snajperki. Jak pewnie wiecie, w większości gier snajperka wygląda właśnie tak. Jednak w naszym Brawl Stars, no, snajperką jest dosłownie wszystko. Wyrzutnia rakiet, parasolka i oczywiście pszczoła, także to jest taka prawda. Śmieszna, ale prawda. A teraz coś śmiesznego, a zarazem trochę smutnego. Wyobraźcie sobie, że gracie sobie, no, giereczkę w Brawl Stars i nagle w środku gry dostajecie komunikat. Zostałeś wyrzucony z klubu. No współczuję, motywacja do gry wtedy może komuś spaść totalnie w dół, więc naprawdę współczuję. No i szkoda, że zostałeś podczas gry wywalony z klubu. Ciekawe, czy ta osoba dała radę ugrać tą giereczkę, czy jednak bossik to wygrał, bo zobaczcie, 2.20, więc już niedużo brakowało do winu po stronie bossa, więc być może przegrał i jeszcze został wywalony z klubu. No smutne. O nie, ten mem to jest taka prawda, że aż zło, że aż smutno, ale tak jest, no zobaczcie. Idzie sobie taki Daryl, ma sobie 18 tysięcy puszek, no kurde, kozak, prosik. No i patrzą na niego dwie nowe osoby w tej grze, no nowe, no powiedzmy takie co mało, mniej grają. 3000 puch i 6000 puch. Ziomek, ziomek, wyzda mi, zagraj, proszę, prosimy cię. A on oczywiście, rejekt? My ustawiamy sobie profilek na niedostępny i idziemy dalej, nie gram z nubami. No często tak jest, także w sumie zgadzam się z tym memikiem, możemy powiedzieć, bo to takie trochę memy są, ale właśnie. Dajcie swoją drogą znać, czy chcielibyście coś takiego jak przegląd memów z Brawl Stars. Jeżeli tak, no to dajcie znać, będę wiedział, napiszcie w komentarzu na dole, a my lecimy do kolejnego śmiesznego zdjęcia, aka fanartu, aka mema, aka nie wiadomo czego, zresztą zaraz sami się przekonamy. I tutaj mamy niestety smutną sytuację, a mianowicie, jest sobie Mortis. Mortis, jak wiecie, no nie strzela, więc musi na blisko podchodzić, więc te małe pingwiny pana P, no, musi na blisko bić, więc trochę od nich obrywa. Także pokonuje jednego. No i Essa, jednak pan P ma nieskończoną ilość tych pingwinów, więc no tutaj też się z tym Arcikiem, z tym memem zgadzam, no bo to tak jest, że Mortis ma tutaj ciężko, jeżeli walczy z panem P, ponieważ jednego pokona sobie pingwinka, ale potem musi drugiego, trzeciego, czwartego i to jest straszna sytuacja, kiedy Mortis właśnie natrafia na pana P. Zresztą sami dajcie znać, czy wam przydarzyła się kiedyś taka sytuacja, ale naprawdę nie jest to nic przyjemnego. Wskazówki dla graczy Piper numer 1. I to są takie wskazówki anty-good, no anty-dobre, no bo pierwsza wskazówka mówi nam na przykład, że zawsze, ale to zawsze, używaj auto-aima, albo strzelaj, kiedy jesteś blisko innych zadymiarzy, czy najlepszy tryb do grania właśnie Piperką to jest Siege, Haste i Showdown Solo. Także to są takie antyporady do Piperki. Nie słuchajcie się tego, przejdźmy lepiej dalej. Jakie by tu stworzyć gry do Brawla? Nikt? A może by tak stworzyć jakiś pistolet czy coś? Bronie w Brawl Stars. Łopata, walizka, karty, piasek. Ojejku, takie prawdziwe. O nie, kolejna prawda. Mamy SpongeBoba i mamy Boxa. Mamy SpongeBoba i mamy Big Boxa. Mamy SpongeBoba i mamy Mega Boxa. Ciekawe, czy zrozumieliście, o co chodzi. Dajcie znać w komentarzu, lecimy dalej. O nie, o nie. Tutaj mamy zło, a mianowicie wirus atakuje TikToka. I zobaczcie, TikTok został pokonany przez naszego wiruska. No biedny TikToczek, chociaż ja już oglądałem trochę TikToków z Brawla i to była masakra, więc no nawet chyba dobrze, że tak się stało. Kolejna rzecz.
Lista poziomów zębów, co jest? Ktoś stworzył listę poziomów zębów. O nie, najgorzej. Dobra, mamy Tika, Carla, El Primo i Poco. Mają pełny zestaw. Dalej mamy osobę, którym brakuje zębów, którzy mają już prawie wcale zębów, którzy nie mają zębów, którzy są za dobrzy, żeby pokazywać zęby, lub zawsze mają zakrytą twarz, lub mają całą zakrytą twarz, lub w ogóle nie mają twarzy. Ej. O nie, ta końcówka najgorsza była. Ojejku, ale lista poziomów zębów, że ktoś coś takiego wymyślił. Dobra, nie mam pytań. Lecimy dalej, a dalej mamy... O nie, tu mamy kolejne prawdziwe złoto. A mianowicie, jest sobie tata i mówi do syncia: no wiesz to, synek, jak zginiesz na showdownie, no to będziesz musiał wygrać. On, czyli jego synek, ginie sobie na showdownie. Tata: no dobra, no to już musisz wyjść z tej gierki, bo nie ma co oglądać tych nubków. Zresztą zagramy sobie nową giereczkę, więc nie ma problemu, synek. No trudno, trudno, zdarza się. Synek gra 8-bitem Master Powera. No wiesz co, tatek, zrespiłem się, tata. Co jest? Ale nie no, taka prawda, bo jak dodali tego Star Powera do 8-bita, to z tym strasznie dużo rzeczy się pojawiało. Ale że to teraz jest popularne? No w sumie, jak to mówią, złoto nie umiera. Lecimy dalej i mamy tu... Nigdy tego nie słuchaj. Okej, okay, stop. Stop. Posting? Posting. You are in game progress? You are in game progress. Stop posting your in game progress. Oh my god, I just reached 5k trophies. Ale to w sumie jest prawda, jak sobie wejdziecie na zagranicznego YouTube'a, chociaż w polskim też się to zdarza, to ludzie cały czas, ale to cały czas wrzucają: wbijamy 5000 puszek, 6000 puszek, 7000, 8, 9, 10, 11 i tak leci, leci do góry. I takich naprawdę dużo jest takich postów i filmów, więc nie dziwię się, że taki post tutaj powstał. I mamy dalej, a dalej mamy owo. What? I ate my pizza. Kto zjadł moją pizzę? Okej, okay. Mortis wkurzony. Kto zjadł jego pizzę? Mówi, że zaraz kogoś załatwi. Piper mówi, że to zrobiła. On mówi: pocałuję ci i dam jeszcze więcej. Nie, 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 nie. Mortis się chyba w Piperce zakochał. Ale shipek tu się stworzył. A dalej mamy nobody. Nie wiadomo. Tara, gadżet. Ha, mogę cię zobaczyć, o nie. O nie, jeszcze to przekleństwo na dole, o nie. Jakie złoto, jakie złoto. Dobra, lecimy dalej, a tutaj... Nudziłem się, więc zrobiłem kiełbasę z bo... Co? Czemu ktoś zrobił kiełbasę z bo? Wytyfy. Dobra, lećmy dalej. O nie, o nie! Jak obwiniać przegranych? Zagraj Horus Bo! I wskazuje palcem na swojego teammate'a. O nie, jakie zło! O nie, ale nawet nie wiedziałem, że coś takiego można wymyśleć. Dobra, mamy tu coś kolejnego. Jest Bibi, mówi sobie: siema nerdzie, dawaj mi wszystko! A on mówi mi... A, znaczy on odpowiada jej: mów mi karetka. But not for me, I używa właśnie gadżeta swojego. Właśnie, to jest dobre, ale to są właśnie te, dużo tych memów i trików jest porobionych właśnie z gadżetami, z Star Powerami i tym podobne, ale zobaczymy, co tu jeszcze będzie. Mam nadzieję, że jeszcze nikt nie zrobił tego. A wiecie, co tu jest? Mamy Piperkę smutną, płaczącą. I mamy naszego Mortisa, aka gnoma. Gnomi zabiera jej. Jeżeli nikt nie skumał tego mema, to już wam wyjaśniam, ale tu chodzi o to, że w sumie tak często się zdarza w gierkach, że gracie sobie dłoska, no i zabijecie przeciwników, ale twój teammate zginie i no... Powinno się poczekać na respa swojego teammate'a, żeby on też dostał power cube, te, które zaraz podniesie z ziemi. Więc powinno się poczekać i nie zbierać tych power cube'ów, powinno się trzymać jak najdłużej, przetrwać i nie zbierać tych power'ów. Zebrać je dopiero w momencie, kiedy się twój teammate zrespi. Jednak często zbierają od razu i nie dają ci tych power'ków, więc to jest smutne i w sumie to jest granie drużynowa, więc pamiętajcie, by tak nie robić. I mamy dalej, i mamy... O nie, Thanosa! Mama... O nie, to jest zło, ja nawet wam tego nie tłumaczę, idziemy dalej, to jest za bardzo drastyczne. Bull.exe, tak jest,
Tak jest, ból w Minecrafcie, co to jest? Zobaczcie, jak to wygląda. O nie, chyba potrzebuję tego moda do Minecrafta zainstalować. O nie, jakie złoto. Dobra, lecimy dalej. O nie, zainspirowany filmami na YouTube. O nie, nie, to jest najgorsze. IQ. O nie, sami zobaczcie, co się dzieje, ale to jest totalne zło. Oh no, oh no, we are one. O nie, to jest takie zło, że... Aj, bez komentarza to zostawiam, bez komentarza, ale to jest lista takich totalnej prawdy o Brawl Stars, jak to wygląda z tym IQ. No, ja tu się zgadzam we 100%. O nie, nazwanie się Leon 15 IQ. O nie, o nie, już minusowe IQ. O nie, nawet minusowe IQ tu zrobili. Myślenie, że Shelly jest najlepszym zadymiarzem, minus 30 IQ. Najlepszy zadymiarz na Heista Mortis, minus 30 IQ. Co tu się dzieje? Myślenie, że Leon jest najlepszym zadymiarzem, minus 50 IQ. Subowanie Pumby, minus 100 IQ. No właśnie, minus 100 IQ, jak Pumby subujecie. Tylko mnie tu subować, no. Ale jak jeszcze nie zostawiliście suba, to możecie strzelić. O nie, bo to są teraz... O nie! Subskrybowanie ludzi, którzy mają clickbaity na kanałach, minus 420 IQ. Subskrybowanie kanałów, którzy clickbaity wrzucają, minus 5000 IQ. Nie, no to jest taka prawda. Dobra, lecimy dalej, bo to było takie złoże. To chyba rozwaliło ten odcinek. Lecimy dalej. Normalny Daryl, a to w sumie już trochę było. Było coś podobnego, więc przejdziemy od razu dalej. Nie ma co się nad tym rozwodzić. Ogłusza, dobra, mamy tutaj ogłuszenia i mamy trofi, pucharki. Nie do końca rozumiem, więc przejdźmy dalej. Nie zajarzyłem tego. Pięciolatek, kiedy otwiera 5 małych boksów i nie dostaje żadnego legendarnego zadymiarza. Niemożliwe. No w sumie tak jest, więc co by tu się kłócić. Mamy dalej. Napisz swoje imię od tyłu i to jest twoje imię demona. Ej, ej. Co wam wychodzi? Dajcie znać na dole w komentarzach. Mi wychodzi repcak. Lecimy dalej. Czy zdałeś sobie sprawę z tego niebieski skin? Oryginały? Skiny. Że są na niebiesko. LOL! Nie zauważyłem tego nigdy. Ej, ej! No i to potwierdza, że są rodziną. Na niebiesko nawet ich skiny zrobili. Dobra, lecimy dalej. El Peter jest tutaj! O, bo wiecie, w oryginalnej wersji mówi El Primo is here, czyli El Primo jest tutaj. Ale mają teraz tutaj Petera zrobionego i Peter jest tutaj. Ojejku, to wygląda kozacko. Dobra, lecimy dalej. A dalej mamy... Okej. Okej, okay. Mamy tutaj akcję z bólem, czyli mamy, że ból ma ulta, nie atakuje, więc spokojnie. Masz lagi, panikujesz? Dobra, grasz duo, więc twój teammate pewnie przeżyje i się zrespawnisz. Ale teammate bóla również się respawni? Ale jest to Dynamite, spokojnie, spokojnie, damy radę. Ale twój teammate jest Piperką! O nie, o nie! Ale twój teammate Piperka ma ulta, dobra, spokojnie, spokojnie. Bad Dynamite ma Star Powera i może skakać, o nie, o nie! Ale ty się zrespawnisz i zabijesz Dynamite'a, spokojnie, spokojnie. Bad Bull też się zrespawni, Bull też się zrespawni i cię zabije, o nie, o nie! Ale Piperka jeszcze żyje, spokojnie, spokojnie. Ej, to jest kończący się chyba. Bad Bull, ale Bull też jest żywy. No nie, i panika. Ale on poszedł AFK. Ale przychodzi niewidzialny Leon i zabija Piperkę. Przegrywasz, co to było? Co to było, się pytam. To było dziwne, totalnie. Dobra. O nie, to jest złe, to jest złe. Idziemy dalej, to jest złe. Dobra. Smutne, ale prawdziwe. Mamy Bibi. Spoko. Mamy Mortisa, nikt się nie martwi. Mamy Bula, który strzela w El Primo. 10 na 10! 100! 100! Wszyscy się cieszą. Aha. Dobra, nie rozumiem tego do końca.
Supercell, Air Pro Stars. I think I forgot some. Myślę, że coś zapomniałem. Jeśli coś zapomniałeś, to nie było ważne. Supercell. No, masz rację. I to jest ten zadymiarz, który był pokazany na jednym z właśnie Brotalków. Jako była teoria, że to będzie nowy zadymiarz i to było pokazane tam w tle i to wszyscy myśleli, że to będzie nowy zadymiarz i Supercell chyba zapomniał, że mieli to dodać. O to w tym chodzi, memie. Dobra, lećmy dalej. Uwaga, kiedy przegrywam. Da-da-da-da-dam. Ogląda cię 15 500 osób. Prawie. I 10 miejsce. Ale to jest smutne. Smutne. Dobra. Moje Wi-Fi, kiedy wygrywam. Moje Wi-Fi, kiedy przegrywam. Ej, w sumie też tak często mam, więc smutne. I ostatnie, elastyczni zadymiarze. Ej, w sumie, zobaczcie, Horus Bo chyba tu wygrał, bo on się tak najbardziej tu rozciągnął. Ale w sumie nie, no, Max też się rozciąga, Pam do tyłu. Ej, kurde, ćwiczenia z zadymiarzami, lekcje WF-u z zadymiarzami normalnie. Kozak. Ej, no kurde, ale rozwałka, dobra. A więc co, w tym filmie to było na tyle. Jeżeli wam się podobało, chcecie więcej filmów z przeglądu takich śmiesznych rzeczy tygodnia z Brawl Stars, no to dajcie znać łapeczką w górę, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Także trzymajcie się i hej! Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.